zaczynajmy. Natomiast widownia Faustyny, znanej z ekipy Gen Z, nie zdecydowała się podziękować jej za materiał z izolatki, bowiem ten, zdaniem odbiorców, wypadł naprawdę słabo, do tego stopnia, że wokół izolatkowej dramy powstał na... Powstał nawet oddzielny wątek na Twitterze. 10 lipca na kanale influencerki pojawił się bardzo filmowo wyglądający zwiastun zapowiadający, uwaga, 120 godzin w izolatce. Natomiast już po premierze samego materiału wiele osób zarzuciło jej, że został on nie do końca dobrze zrealizowany. Przede wszystkim izolatka okazała się bardziej makietą izolatki i ludzie zwrócili uwagę chociażby na ogromną dziurę w suficie, która kompletnie psuła efekt bycia w ciasnym, zamkniętym, jednokolorowym pomieszczeniu. Na początku z influencerką w izolatce był też operator, natomiast ona sama w komentarzach wytłumaczyła, że trwało to tylko kilka minut, żeby pokazać całość widzom. Oprócz tego okazało się, że Fausti wcale nie była taka odcięta od bodźców, miała sobie notatnik i długopis, w którym pisała różne rzeczy. W trakcie obecności w izolatce dostawała zadania i challenge, jadła robaki pod kamerę, żeby było ciekawiej. Na drugi dzień z kolei okazało się, że już nie siedzi w izolatce sama, co zepsuło cały sens i koncept izolatki, bo ta przestała być izolatką. No i z tym ziomkiem też, byli jakieś zadania i challenge, a w trzecim odcinku Fausti na początku wychodzi z tej izolatki, bo nie dała rady i ziomek prowadzi sam cały odcinek. No i generalnie chciałem powiedzieć, że strasznie szkoda, bo uważam, że taka seria miała mega fajny potencjał edukacyjny i to naprawdę dało się bardzo dobrze zrobić i być może dotrzeć do kogoś troszkę starszego niż ta młoda widownia ekipy i Gen Z. Cieszy natomiast, że odbiorcy Faustyny, pomimo dosyć młodego wieku, dosyć licznie zwrócili uwagę na błędy popełnione przy produkcji tego materiału, których być może w przyszłości uda się uniknąć. A jeżeli wy chcielibyście zobaczyć dobrze zrealizowany materiał tego typu, to uwaga, nie jest reklama. Znaczy jest, ale nikt mi za nią nie płaci, bo youtuber Visos, zagraniczny youtuber Visos 7 lat temu przygotował rewelacyjny program Mindfield. I pierwszy odcinek tego programu jest za darmola dostępny na jego kanale youtubowym i nazywa się Isolation. Tylko ten facet nie jest youtuberem od challenge'y, a naukowcem. I na 72 godziny zamknął się w bardzo malutkim pomieszczeniu, w którym wszystko było białe. Nie miał absolutnie żadnych bodźców, na dodatek jedzenie i napoje, które spożywał, też były białe i w formie płynów, więc odciął się nawet od bodźców żucia i gryzienia pokarmu. I we współpracy z naukowcami oraz psychologami przedstawił całe merytoryczne zaplecze dookoła tego wszystkiego i temat został podjęty niesamowicie interesująco. Dlatego jeżeli temat was interesuje i chcielibyście zobaczyć, jak ktoś robi to dobrze, odsyłam was do linku w opisie albo tutaj w karcie. Taka polecajka od wujka Gimpera. Aston chce być wujkiem. Wam w dupę. Zdaniem wielu internautów edukacja przydałaby się także Robertowi Pasutowi. I to jest znany fakt od bardzo wielu miesięcy. Natomiast pomimo tego, że wszyscy świetnie zdają sobie sprawę z poglądów Roberta, jego poczucia humoru, sposobu gadki i prowadzenia show na live'ach, o tyle jest tak, że nie zdąży się dobrze rozejść poprzednia afera z Robertem, a ten już smaży nam kolejną. Tym razem za sprawą tego shota. Czemu nie mówią, że jestem płaska, ale nie jestem kąt. A ja właśnie chciałem powiedzieć na odwrót, że jesteś, ale nie jesteś płaska. Ale w takim znaczeniu pozytywnym, no, w sensie takim, że jesteś taka... Ja na kiku. Nie ma pozytywnego znaczenia słowa. No, tak. Jesteś dziką, ale nie jesteś płaska, powiedział Robert, po czym zorientował się po chwili, że no, zjebał temat, delikatnie rzecz ujmując. No i próbował trochę wyratować, ale wyszło gorzej chyba niż wcześniej nawet. No a potem jak dziewczyna mu powiedziała, że nie ma pozytywnego znaczenia słowa... No to stwierdził, że ma zamkniętą głowę, no bo jak to tak? Milion zasięgu, a komentarzy możecie się domyślać. Co ona ma w głowie oprócz gówna, żeby być z takim c***em? Ale to jest prostak masakra. I tak dalej, chociaż zdarzają się też głosy w komentarzach, które zwracają uwagę, że hej, no to jest jego styl żartów. Czy jest wulgarny? Tak. Czy jest prostacki? Tak. Ale no, dla uczciwości warto dodać, że są ludzie w komentarzach, którzy no nie biorą tego, co Robert mówi na serio, w przeciwieństwie do pani po jego lewej stronie. Ludzie się nawet kłócą, czy to jest jego dziewczyna, czy to już nie jest jego dziewczyna, ale to wynika z tego, że bardzo dużo dziewczyn się u niego przewija na materiałach i z każdą rozmawia tak, że tą jego dziewczyną mogłaby być. I ja chciałem powiedzieć, Robercie, że kochamy cię takiego, jakim jesteś, nie zmieniaj się i zapraszam cię na kolejny wywiad do zgrzytu. A zdaniem Jose Kolekcjonera właśnie takie nieodpowiednie intencje miał mieć youtuber Konopski podczas realizowania swojego materiału. Jose Kolekcjoner i przekręt z loterią? Pyta młody twórca komentarzy w swoim najnowszym odcinku, w którym to zdecydował się prześwietlić loterię byłego wspólnika Buddy. W nieco ponad 4-minutowej analizie Konopski zwraca uwagę na dwie niepokojące rzeczy. Po pierwsze, na dosyć specyficzną praktykę, w wyniku której pan Jose, który
który zorganizował dla swoich widzów loterię, zdecydował się w dniu, w którym miało odbyć się losowanie, przełożyć ją o 2 miesiące, a w regulaminie konkursu zastrzec sobie prawo do tego, by móc to robić dowolną ilość razy aż do grudnia tego roku. Oprócz tego Konopski miał otrzymać grafikę, która rzekomo była wysyłana do firm, którym proponowane było partnerstwo w tej loterii Jose Kolekcjonera. No i na tej grafice widzimy zasięgi naprawdę bardzo wielu twórców, którzy z tą loterią niewiele mają wspólnego. No i znajduje się też na niej Konopski. Sam Jose natomiast zapytany przez twórcę o tą sytuację, odpowiedział, że jest to grafika wewnętrzna, która nigdy nie została wysłana do żadnego potencjalnego partnera i miał to być taki wewnętrzny plik, draft, do którego mieli, jak rozumiem, w przyszłości wprowadzić dane twórców, z którymi podjęliby już współpracę. Jose ochoczo odpowiadał na wszystkie komentarze pod tym postem i tłumaczył się, że on w sumie to nikogo nie oszukał, że to inni mogą mieć coś na sumieniu, a nie on, że to jest projekt na lata, że teraz dochodzą nowi partnerzy i będzie grubiej. Stwierdziłem, że dobra, skoro tak nahypował, że robią poziom wyżej, to może tak jak to zapowiadali, ogłoszą jakąś bombę. I uwaga, spoiler, nic nie wyjaśnili. Całość tej sytuacji naświetlonej przez Konopa wygląda dosyć dziwnie, a akcja rzeczywiście ma nieco szemrany vibe, ale ciekawie dopiero się zrobi. Koniec kłamstw, napisał Jose po publikacji materiału Konopa na swoim Instagramie i wystosował 6-stronicowy dokument potwierdzający, że domaga się 1 000 000 złotych od Konopa. Wezwanie do usunięcia fragmentu materiału, publikacji, przeprosin i zaniechania dalszych naruszeń dóbr osobistych. Jak możemy przeczytać w opisie? W związku z pojawieniem się szkalującego mnie oraz moje przedsięwzięcie materiału wideo podjąłem jedyną możliwą decyzję, czyli wystąpiłem na drogę prawną. Nie wyrażam zgody na niszczenie mojego wizerunku oraz projektu, który poświęciłem mnóstwo czasu, energii i środków. Tym bardziej nie mogę pozwolić na szkodzenie rzeszy i innych ludzi zaangażowanych w te projekty. Nie możemy dopuścić, aby szkalowanie ludzi stało się... Nie wolno szkodzić rzeszy. Zajęcie mamienie się z prawdą było na porządku dziennym. Ten młodzieniec nawet nie przeanalizował wszystkich mu wysłanych treści. Nie interesowała go prawda, tylko wywołanie skandalu, za który ktoś mu zapłacił. Nie możemy pozwalać na takie nierzetelne treści. Stop pomówieniom, stop kłamstwom, stop manipulacji. I teraz z kwestii merytorycznych, moim zdaniem należy udać się w treść przeprosin, których Jose domaga się od Konopskiego, a w nich czytamy, co następuje. Mariusz Olejnik Jose chciałby, żeby Konopski powiedział, że pomimo wstępnych rozmów z nim przedstawił cały materiał tak, jakby nie był zainteresowany współpracą i nigdy nie uczestniczył w takich rozmowach. No i to nam sugeruje, że rozmawiali o tym i Konopski miał promować tą loterię, ale odmówił. W kolejnym akapicie czytamy, że Jose chciałby, żeby Konop powiedział, że dwukrotnie wcześniej brał udział w tego typu eventach i o tym mieli rozmawiać. Natomiast co to ma do rzeczy i do tego, o czym mówi Konop, nie wiem. A na koniec chciałby on, żeby Konop podkreślił, że Mariusz Olejnik, Jose Kolekcjoner, nie jest i nigdy nie był organizatorem omawianej loterii Spełnia jej marzenia. Jest nim nowsza SPZO z siedzibą w Gdańsku. No i rzeczywiście na dalszych stronach pisma widzimy screeny z konwersacji z Konopem sprzed roku, na których są jakieś głosówki Jose Olejnika, których treści nie znamy, ale widzimy, jak Konop na nie odpisał. Są jakieś głosówki... Aha, że Konopski promował loterię temu buddzie. ...głosówki Jose Olejnika, których treści nie znamy, ale widzimy, jak Konop na nie odpisuje i raczej odpisuje mu w temacie Caroline Derpieński, dodając później, że jak chodzi o event, to jesteśmy w kontakcie, ja z buddą robiłem już 2 razy współpracę z promo loterii i był zadowolony. Co ma piernik do wiatraka, nie mam pojęcia, to znaczy to, że gdzieś tam rok temu Jose z Konopem sobie o tym rozmawiali, no to nie zmienia tego, że nie podjął współpracy z tym przedsięwzięciem finalnie, odrzucił ofertę, no a teraz jeżeli zwrócił uwagę na to, że coś wygląda nie w porządku, dostał jakąś grafikę, na której znajduje się jego twarz, że niby to promuje, a facet zupełnie losowo w dniu losowania przesuwa loterię o 2 miesiące, no to tak jak najbardziej z dziennikarskiego punktu widzenia Konopski ma prawo zrealizować o tym materiał i zadać pytanie, hej, czy to aby nie podejrzane? Jakby chciał być całkiem kryty prawnie, no to powinien to zrobić innymi słowami niż sugerując, że Jose ma ludzi za debili. Natomiast no, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to pismo całej akcji Spełniaj Marzenia wcale nie pomoże. Sam Konop natomiast nie składa broni i kwota 1 000 000 złotych od pana Jose nie robi na nim wrażenia, bowiem opublikował na swoim profilu takie oto stories. Po wczorajszym filmie dosłaliście mi sporo ciekawych materiałów na temat tego gostka. Jak chcecie coś dorzucić od siebie, to piszcie konop@gmail.com. A Jose nie pozostał mu dłużny. Panie Konopski, zalecam zdrowy rozsądek, ponieważ zapomniał pan o pewnych informacjach, które pana pogrążą, a w efekcie straci pan najbardziej wpływowego kolegę w tym kraju. Nie chcę tego robić, ale skoro czuje się pan taki pewny, z góry przepraszam za to, co się wydarzy z pana układami. Życzę panu spokojnie przez panej nocy. Ten tekst i to tło z tą taką ścianą, na którą jakaś lampa rzuca światło, wygląda tak
mega mrocznie, jak z jakichś mafijnych klimatów. Więc pan Jose ewidentnie pozuje tutaj na groźnego gościa, który rozwali układy Konopskiego. Natomiast myślę, że dla większości YouTube'owych odbiorców niestety wygląda to raczej bardziej śmiesznie niż strasznie. Co ciekawe, Jose zdecydował się jeszcze dostarczyć głosowe oświadczenie dla YouTube'owego kanału InfluNews, z którego dowiadujemy się, że Jose winą za to, co się wydarza, obarcza organizatora loterii, którym to ma nie być on, tylko wspomniana przez niego wcześniej w piśmie firma. No i to ona podjęła tą decyzję. On miał mieć zakaz wypowiadania się na ten temat do momentu potwierdzenia nowego terminu losowania przez tą firmę i przez izbę, a on sam poczuwa się do winy w 50%. Ja komunikowałem do firmy, która nas obsługuje, że to mnie skompromituje medialnie. Wynikiem tego wszystkiego było to, że w wielkim stresie montowaliśmy, nagrywaliśmy to w dniu losowania, a ja załamany mówię, no przecież to będzie z tego afera. Czy to prawda? Nie wiem. Czy to brzmi wiarygodnie? No właśnie, boję się, że nie. Sytuacja, w której nagle w sytuacji medialnych kłopotów okazuje się, że Jose Kolekcjoner wcale nie jest organizatorem, wszystkiemu winna jest zewnętrzna firma, a on tutaj jest tylko takim biednym żuczkiem, który w wielkim stresie wyszedł przed kamerę i musiał ogłosić nieprzychylną informację, nie jest wersją wydarzeń, która jakkolwiek będzie w stanie odbudować zaufanie do jego osoby, niezależnie od tego, czy jest ona prawdziwa, czy nie. Natomiast cały ten beef zapowiada się niezwykle interesująco, bo mamy tutaj zderzenie dwóch światów, ewidentnie trochę starszego Wygę, biznesmena z doświadczeniem, który natomiast nie jest ewidentnie aż tak biegły w sprawach internetowych, a po drugiej stronie youtubera Commentary, który teraz będzie temat mielił, wiercił i dobierał się facetowi do dupy. Będę na pewno całość śledził z niekłamanym zainteresowaniem, a jak tylko dowiem się czegoś nowego, to oczywiście was poinformuję.